Państwu kilka minut przed pokazem, przed chicagowskim pokazem Zimnej Wojny. Mamy przyjemność rozmawiać z Pawłem Pawlikowskim, reżyserem tego filmu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję za Pana czas, że poświęcił Pan ten czas dla nas. Ostatni raz rozmawialiśmy, kiedy był Pan w Chicago, wiele lat temu, z Latem Miłości. Też w trakcie festiwalu filmu polskiego. Od tego czasu wiele się zmieniło. Przyprowadził się Pan do Polski, otrzymał Pan liczne nagrody, m.in. Oscara, m.in. Złotą Palmę. Złotą Palmę za Zimną Wojnę i Oscara za Idę. Czy nagrody Pana mobilizują, czy rozleniwiają? Ani to, ani to. Ja jestem leniwy i tak, więc no, nagrody to nie mogą jeszcze mnie bardziej rozleniwić, niż jestem. Ale tak, no, dobre są dla morale, nie? Że ludziom się podoba. A jak się zmieniło Pana życie wraz z nagrodami? Ojej, no nie zmieniło się aż tak bardzo. Dalej się borykam z brakiem pomysłów, z brakiem fantazji, z miernotą swoją własną. Nie, te same problemy są bez nagród i z nagrodami, że trudno zrobić dobry film, nie? Na pewno trochę łatwiej znaleźć pieniądze na film, jak się coś tam wygrało, nie? Chociaż jak się robi filmy dalej czarno-białe po polsku, z polskimi aktorami, to o wiele łatwiej nie jest o budżet. Miałam wrażenie, że czarno, oglądając Pana filmy, miałam wrażenie, że czarno-białe filmy gwarantują sukces. No to statystycznie chyba nie. Od czego zależy sukces filmu? Trudno powiedzieć, ale od tego, że, czy reżyser rzeczywiście, czy autor rzeczywiście miał coś do zakomunikowania, rzeczywiście stworzył jakiś świat, w który ludzie chcą wejść, czy jakieś postacie, w których można się odnaleźć. No wiele rzeczy się składa, żeby film jakoś działał, ale tak do końca człowiek nie wie. Ja tak sobie wyobrażam, że ja zawsze jak oglądam filmy, które mi się podobają, zazwyczaj podobają mi się, bo czuję, że ktoś za tym stoi, że ktoś zadbał, że tutaj rzeczywiście chciał tą historię opowiedzieć, że rzeczywiście stał za każdym kadrem, za każdym wyborem dźwięku, za każdym wyborem aktora, panował nad aktorami, że czuję, że jakąś rękę za tym i jakąś emocję. Rzeczywiście ktoś chciał tą historię opowiedzieć. Zimna Wojna to jest piękny film, a może nawet przepiękny, poruszający wiele ciekawych tematów, aspektów, takich jak miłość, uzależnienie od siebie, wybory życiowe, a także emigrację. Który z tych aspektów w tym filmie jest dla Pana najważniejszy i najbliższy Panu? Nie, no chyba wszystkie są ważne. W tym filmie rzeczywiście jakieś życie to musi mieć wiele warstw, nie? Ale siłą napędową całej historii jest miłość, czy potrzeba miłości, no emocje najważniejsze, ale bez tych innych rzeczy, bez emigracji, polityki, muzyki i tego wszystkiego dookoła, ten film by nie był sobą, czyli wszystko jest potrzebne. W Pana przypadku polityka pomaga kulturze? Polityka nie, broń Boże. Polityka, trzeba trzymać politykę z daleka od kultury. No tak, ale ten cały zamęt, czy też szum medialny nie wpływa na zaciekawienie publiczności filmem? Nie wiem, znaczy to nie jest moja działka, więc ja po prostu robię film i staram się nie myśleć o ideologii, nie myśleć o tym, co krytycy powiedzą, czy politycy powiedzą, bo broń Boże, to by człowieka kompletnie zdemoralizowało, gdyby człowiek się o tym, na ten temat zastanawiał. Co Panu dała imigracja i jak wpłynęła na Pana tożsamość? Nie mam pojęcia, tak, nie wiem. No, trudno mnie samemu ocenić. A jak Pan myśli? Na pewno... Jest Pan bogatszy doświadczenia? Ma Pan inną perspektywę patrzenia na świat? Pewnie tak. Języki? Też nieźle, no ale to język nie pomaga w robieniu filmu, ale na pewno, no, na pewno człowiek się dużo uczy. I uczy się też tak patrzeć trochę pod włos, nie? Znaczy nie trochę zawsze stoi na uboczu, nie? Na emigracji, ale nawet jak się wraca do kraju, to też człowiek już nie jest takim, co tu cały czas w tym siedział, nie? Zawsze troszeczkę patrzy się z boku. I to w sztuce gdzieś to pomaga. Po projekcji Zimnej Wojny, tutaj tej chicagowskiej, która odbyła się kilka tygodni temu na Festiwalu Filmu Międzynarodowego, wiele osób, nie powiem, że była wbita w siedzenie, ale zapanowało milczenie. Na końcu pojawił się taki napis, że film ten zadedykował Pan rodzicom. Czy z perspektywy czasu lepiej rozumie Pan wybory życiowe własnych rodziców? Niekoniecznie. Nie. Znaczy, to nie chodziło o to, żeby zrozumieć moich rodziców. Po prostu gdzieś tam ta historia została zainspirowana historią moich rodziców, ich miłością skomplikowaną i emigracją.
i różnymi powrotami, więc po prostu film jest jakby w atmosferze moich rodziców, gdzieś tam odzwierciedla ich relacje, ich świat, więc dlatego je zadedykowałem, ale to nie jest próba zrozumienia ich, nie. To jest tak, nie, im bardziej człowiek się zastanawia nad czymś bliskim, tym mniej to rozumie. Nie? Nie, film właściwie też nie jest o nich, to jest po prostu, to była inspiracja, film ma jakąś swoją własną logikę. Zimna wojna niebawem wchodzi do kin w Stanach Zjednoczonych, trwa promocja. Czy myśli pan, że ten film powtórzy sukces Idy tutaj za oceanem? I ja wiem, że pan teraz... Tak. No nie wiem. No, on już wyszedł w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, no w wielu krajach. Wszędzie jak gdyby przebija Idę z tego, co widzę. Czy więcej ludzi na niego idzie? Czy w Stanach przebije Idę? Nie wiem. Tutaj jest tak daleko im do tej historii, nie? Do tej sytuacji politycznej w Europie, specyficznej dla Europy wtedy. Nie wiem, czy brak właśnie poczucia historii i kontekstu, czy to nie przeszkodzi właśnie w odbiorze filmu. Nigdy człowiek nie wie. Ten film ma też jakieś inne atrakcje, więc może jakoś to przyjmą. Zobaczymy. Jakie atrakcje? No, gdzieś tam jest melodramatem, nie? Jest historią miłosną, z którą większość ludzi się jakoś umie utożsamić, nie? Bo to jest, wydawałoby się, że to jest taka dziwna, ekscentryczna historia takiej pary nietypowej, a cały czas się spotykam z tym, że ludzie mówią, że to jest film o mnie, i to kobiety i mężczyźni mówią. Więc ewidentnie ludzie się jakoś wczuwają w te perypetie moich bohaterów, a poza tym wciąga ich też chyba obraz, muzyka, no różne takie filmowe atrakcje. W tym momencie trwa promocja filmu. Pan też jest w nią zaangażowany tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale ja wiem, że twórcy najczęściej w trakcie promocji jednego filmu już myślą o kolejnym i pracują nad czymś nowym. Nad czym pan pracuje? Ja już pracowałem przed promocją, a ta promocja mnie kompletnie rozbiła i w ogóle nie mogę się skupić nad tym następnym filmem. Ale nad czymś tam pracuję, tylko nie ma co o tym teraz. Nie ma co o tym. I nie zdradzi pan? Nie. Czy to będzie też film czarno-biały? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. O miłości? Też, między innymi, ale nie tylko. Zobaczymy, trzeba poczekać. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia na Oscarach. Proszę bardzo.